na moim drzewie kolejne niesamowite marzenie fantastycznego dziecka. Jestem żeglarzem i pływam już od 6 lat na żaglach klasa Optymist. Konrad, ja mam tutaj twoją kartkę z marzeniem. Żeby je spełnić, wybieram się aż nad morze. Właśnie przyjechałem do Gdańska zaskoczyć Konrada. Konrad przyjechał tutaj z całą swoją rodziną na wakacje. Oni są na dole w restauracji i mama za sekundy wyśle Konrada po coś do pokoju. Ja jestem ciekawy, jaką minę mi strzeli. Obsługa hotelowa. No nieźle. Nie pomyliłeś się. Cześć, Konrad. Dzień dobry. Chciałeś mi uciec? Przestraszyłem się trochę. Cześć, witam. Dzień dobry. Pamiętasz mnie? Tak. Tak? Zwykłe. Jesteś gotowy, żebym ci pomógł zrealizować marzenie? Tak. A przypomnij mi, jakie to było marzenie? Wybrałem tatę, ponieważ pomyślałem, żeby może popływał na żaglówce, jak ze dawnych lat. On ciągle w sumie wspomina, że kiedyś pływał na Pogorii i no słychać, że on by jeszcze chciał. Bardzo musi teraz pracować, ponieważ w domu opiekuje się mną, moją siostrą, która 2 lat nie ma. Jeszcze chodzi do pracy w tygodniu i jeszcze musi robić płot, a w sobotę i niedzielę wyjeżdża na działkę i też tam pracuje, więc w ogóle nie ma odpoczynku. Boże, to za pracowity człowiek. Jaką miałeś ostatnią tajemnicę i z kim? Największą tajemnicą, bo ja dużo nie mam hasło do na przykład internetu. Okej, to ja się z tobą mówię tak. Za godzinę się spotkamy przy Neptunie. To delikatnie podpowiedz mamie, że tam idziecie, ale pamiętaj, nie zdradź tajemnicy, dobra? Jasne. Nas tutaj nie ma. Mam nadzieję, że Konrad utrzyma tajemnicę. Ja już jestem gotowy do zaskoczenia taty. No i wreszcie będę mógł wykorzystać swoją znajomość francuskiego. Excusez-moi, bonjour. Pour la plage, c'est où? C'est par où la plage? Wiesz? Woda? 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 Plaża? A plaża? Plaża? Plaża, ale my nie jesteśmy stąd. Nie? No. Dzień dobry, witam. Mateusz Gessler. Wcale nie szukam plaży. Aha. Tylko przyjechałem z takim programem Drzewo Marzeń. Ponieważ ktoś miał dla pana bezcenną niespodziankę. No nie mój syn. Konrad? No. Konrad dla Konrada? No możliwe. Tak? To rozumiem, że to jakiś konkurs wygraliśmy w sumie, tak? No ja... Jego marzenie wygrało konkurs? No ja myślę, że bardziej pana marzenie wygrało konkurs. No to mnie pan teraz zaskoczył. A żeby niespodzianka taty była jeszcze piękniejsza, musimy z Konradem coś załatwić. Twoim zdaniem tata jest zadowolony? Myślę, że będzie bardzo, jak zobaczy, jaka niespodzianka na niego czeka. Tak? A ty jesteś zadowolony? Tak. Tak? Słuchaj, pomysł jest taki. Wybieramy mu jakąś fajną czapkę. Myślę, że ta będzie dobra. O, ta? O, zobacz, ja mam jeszcze lepszą. O, zobacz, tak, te będą lepsze. I wiesz co? Chodź, jeśli coś, wybierzemy dla niego. Ładny ster? Ładny. Myślisz, że mu się to spodoba? Tak. No to chodź, kupimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym za to zapłacić i ja to odbiorę, ale trochę później. Dobra, pewnie. Może tak być? Pewnie. Super. Gotówką, kartą? Karta. Dobra. Poproszę PIN. Dziękuję serdecznie. Następny dzień. Zaczynam od zabrania mamy na plażę. Piękna pogoda, piękny widok. Mamy plażing prawdziwy. Zróbmy tak. Ja zabiorę Konradów, a ciebie tutaj posadzę, żebyś sobie opalała i odpoczywała cały dzień. Świetny pomysł. Tak? Fajny pomysł? Bawcie się dobrze. Dobra. Pa, pa, Bieneczka. Pa. A psik. I pa, pa. A bawcie się dobrze. To jest ten czas, żeby Konrad zdradził, jakie miał dla ciebie marzenie. Abyś mógł pożeglować, jak za dawnych lat. Dziękuję. I ja wiem, że nigdy nie żeglowaliście razem. No nie, nie mieliśmy nie. okazji. No to ja myślę, że to jest dobra okazja, żebyście pożeglowali się razem. Tylko niziutko, kucnij sobie. Mocno, śmiało. Świetnie.
żeglarstwie mamy dwa rodzaje zwrotów. Przez szczak i przez rufę. Dokładnie tak. Jakby przez szczak to wiesz, ostrzysz, a rufa to odpadasz. No trochę powiedzmy, że zrozumiałem, a nie do końca, okej. Robimy zwrot. Robimy zwrot. Słuchaj, jakie to jest wrażenie, że widzisz, że twój syn tak mocno ogarnia już ten temat? No, dumny jestem przede wszystkim. Żeglarstwo kształtuje też trochę osobowość. Musisz sobie radzić sam z problemami, kłopotami. Na morzu, jeżeli jest sztorm i sobie nie poradzisz, łódka się przewraca i koniec. Nie ma, że możesz nagle wyłączyć, nacisnąć, jak w komputerze, stop, pauza i dobra, i zjeść kanapkę do kuchni i wrócić do tego. Nie. Myślę, że to się przekłada w jakiś sposób na życie, tak? No ja płynąłem na morzu na większym żaglowcu, na Pogori. To jest trochę inna praca, nie siedzisz za sterem, tak? Tylko pracujesz na linach, na rejach. To taki trochę romantyzm. Romantyzm. Mm-hmm. Ty romantyczny człowiek jesteś.